Stalker 2 to bez wątpienia jeden z najgorętszych tytułów mających pojawić się w przyszłym roku. Po wielu latach szef ukraińskiego studia GSC Game World, a więc Siergiej Grigorowicz, ponownie zabrał się za stworzenie części, którą to wiele lat temu porzucił w atmosferze skandalu i kontrowersji. W efekcie czego studio rozpadło się, a część najbardziej utalentowanych twórców założyła słynne już dzisiaj studio Fora Games, gdzie wciąż tworzy nieco zbliżone klimatem do Stalkera, lecz gry z serii Metro. Czy w takim razie Siergiej Grigorowicz, wraz ze świeżo sformowanym, jakby nie było od podstaw, studiem GSC, będzie w stanie stworzyć grę, która nie tylko dorówna klimatem poprzednim częściom, ale pod względem technologicznym przynajmniej zachowa współczesne standardy? Kolejna sprawa poruszona w ostatnim czasie po opublikowaniu przez firmę zwiastuna mającego ponoć przedstawiać realną rozgrywkę pochodzącą z gry Stalker 2. Czy to, co widzimy, to faktycznie fragmenty gameplayu? Czy może sprytnie wyrenderowana animacja mająca oszukać nasze oczy? No cóż, w dzisiejszych czasach łatwo się pomylić, oglądając tego typu materiały. Dlatego o pomoc w tej kwestii i o analizę techniczną poprosiłem twórcę gier i artystę Jakuba Piotrowskiego, który w branży pracuje już wiele lat, natomiast aktualnie współtworzy świetnie zapowiadającą się grę Shadow Warrior 3. Wybaczcie przy okazji nieco słabą jakość audio, ale rozmowę nagrywaliśmy spontanicznie, używając do tego celu zwykłego mikrofonu z laptopa. Zapraszam. Cześć, jestem Jakub, zajmuję się grafiką trójwymiarową oraz level artem w branży gier komputerowych. Obecnie pracuję nad najnowszym Shadow Warrior 3 dla Flying Wild Hog. W dzisiejszym materiale chciałbym podzielić się swoją prywatną opinią na temat Stalkera i innych gier. No dobrze, ale wracając do wcześniejszego pytania. Materiał, który widzimy, to autentyczny gameplay czy może ściema? Moim zdaniem jest to autentyczny gameplay stworzony bezpośrednio na silniku Unreal. W obecnych czasach raczej unika się robienia takich fake gameplay, czyli trailerów, jakie miało miejsce 20 lat temu, gdzie taki trailer wyglądał jak film, a gra w efekcie końcowym była brzydkim potworkiem. Oczywiście mówimy to o trailerze, bo zupełnie czym innym są wszelkie zwiastuny w postaci kilkusekundowych teaserów. Ale też trzeba pamiętać, że pokazany fragment gameplayu ze Stalkera 2 mógł być odpowiednio przygotowany i spreparowany pod tak zwanym materiałem marketingowym. Chodzi o to, że wszelkie tego typu materiały są dopieszczone pod względem wizualnym w kadrach lub przedstawionych screenach. Może być tak, że pokazany zwiastun czy screeny z takiej gry nie będą nigdzie przedstawiane w rzeczywistej grze, ale wykorzystany model obiektów czy animacji najprawdopodobniej w 100% będą identyczne jak ten w trailerze. Oczywiście sam level też może być w grze, ale na przykład bardziej uproszczony pod względem wizualnym lub po prostu nieco zmodyfikowany gameplayowo. Krótko mówiąc, w materiałach marketingowych musi być dużo i ładnie. Po prostu musi nam to urywać dupę. I tutaj muszę wam przyznać, że odpowiedź Jakuba nieco mnie zaskoczyła, ponieważ zakładałem, że materiał ten wygląda zbyt dobrze, aby był prawdziwy. Jednak, jak zaznaczył nieco później, o autentyczności świadczyć tu mogą te elementy, które wypadły źle. Na początek posłuchajmy jednak, co wykonano tu dobrze. Moim zdaniem na pewno dobrze tutaj jest wykonana strona wizualna pod względem level artu, kompozycji, ilości detali, praca kamery oraz ogólna spójność wizualna obrazu, który widzimy. Wszystko jest w fajnych, stonowanych kolorach. Jest to taki dość ciężki, postapokaliptyczny klimat, który jest takim klimatem gier za naszej wschodniej granicy. Co jeszcze? No na pewno też postacie, z tego co widzę. Ja tu akurat nie zajmuję się w żaden sposób tworzeniem postaci. W takich firmach przeważnie modele postaci wykonują oddzielni ludzie, którzy są nazywani character artist i oni po prostu tworzą tylko i wyłącznie postacie, zajmują się ich charakterystyką, mimiką twarzy, tego jak to wszystko wygląda, materiałami, ubraniami, całym takim no po prostu charakterem tej postaci. To jest jakby oddzielna taka działka w grafice character artist. Na pewno też dużą zaletą tutaj jest postproces, który też sprawia, że całość wizualnie jest spójna, jest taka mroczna.
No i też dzięki postprocesowi można dużo w takim silniku wyciągnąć, dużo ukryć. Sprawia, że niespójne ze sobą wizualnie asety zaczynają wyglądać ciekawiej i spójniej. Są to takie techniki, które używa się na samym końcu tworzenia gry na różnych silnikach, nie tylko na Unrealu, ale też na innych. Okej, ale co więc tu wypada słabo? Natomiast z takich złych rzeczy wydaje mi się, że nawet tutaj kawałek przeklikam od powiedzmy ujęcia, które na drugiej minucie widać tutaj wyraźnie w tle są takie zbyt moim zdaniem czarne, wręcz takie kontrastowe cienie. Widać wyraźnie, że one są takie bardzo, bardzo niekorzystne wizualnie, mają jakieś takie ostre krawędzie. Wygląda to trochę, moim zdaniem, przypomina mi to taką starą grę FIR, którą pewnie większość kojarzy, gdzie po prostu te cienie są takie ostre, kontrastowe. Może po prostu spowodowane jest to tym, że twórcy chcieli nawiązać do klimatów starego Stalkera, gdzie tamte czasy były czasami, gdzie wprowadzenie dynamicznego oświetlenia sprawiało taką fajną jakąś tam next-genowość w tamtych grach. Wyświetlane wtedy cienie w czasie rzeczywistym oraz to oświetlenie było czymś zupełnie nowym, czymś takim fajnym i każdy robił wow. Niemniej mnie się to jednak nie do końca podoba, jest to takie bardzo zero-jedynkowe. No one nie powinny, cień nie zachowuje się w taki sposób, chyba że ustawimy tutaj jakieś halogenowe światło, które jest bardzo silne i świeci dość ostro i wtedy ten cień faktycznie robi się taki ostry jak z jakiejś lampy. A jak można ocenić samą mechanikę związaną z bronią i prowadzeniem ognia? Też zauważyłem, że tam praktycznie w 45 sekundzie widać, jak dochodzimy do skrzynek z amunicją, jest pokazany model karabinu i w tym momencie, aby zdobyć, podnieść jakiś tam item, karabin, broń i tak dalej, widać taką śmieszną animację, jak wysuwa się lewa dłoń i przyciąga niczym magnesem do siebie właśnie karabin i gdzieś ją tam chowa w plecach, czy tam zamienia na coś innego. No, powiem szczerze, no, mogliby sobie to na ten moment darować, bo to wygląda trochę jak taka tania gra free to play. Ale rozumiem, że z drugiej strony jest to też jakiś taki skrót myślowy, żeby może nie było jakiegoś podświetlenia outline'em broni, czy tam jakiegoś innego itemu, no to wtedy w taki sposób jest rozwiązany ten skrót myślowy. Myślę, że to kwestia gustu. Jednym to się spodoba, innym być może nie. A w większości pewnie i tak będzie to obojętne, no bo heja do przodu i strzelamy. I tutaj muszę wam powiedzieć, że dopiero po tych słowach zacząłem zwracać uwagę na te graficzne detale, świadczące o tym, że pomimo iż ogólnie gra prezentuje się bez wątpienia świetnie, to jednak te błędy, czy pewne skróty myślowe, jak nazwał je Jakub, dodają jej autentyczności. Jak wygląda w takim razie kwestia optymalizacji takich gier? Bowiem dowiedzieliśmy się, że Stalker 2 posiadać ma mapę o wielkości aż 64 km2. Jakie sztuczki więc stosują deweloperzy, aby usprawnić ich działanie? Na pewno wszelkie open worldy są bardziej wymagające pod względem optymalizacji zasobów, ale dobrze i sprytnie zaprojektowany level design sprawi, że nie będzie miało to tak dużego jakby znaczenia pod kątem optymalizacji. Do tego też trzeba pamiętać, że obecne silniki, takie jak chociażby właśnie Unreal, świetnie streamują widziane otoczenie, czyli w skrócie mówiąc, to co widzimy jest wyświetlane, a to co jest za kamerą praktycznie jest już niewyświetlane w grze. Jeśli wzięlibyśmy sobie taką opcję freeze kamery i jakby wyszli poza to co widać w tej pierwotnej kamerze, tak to ujmę, to przeważnie to tło już jest niewidzialne, więc nie jest to wyświetlane, jest to wtedy lżejsze i no taka gra, wiadomo, lepiej działa, no bo po co wyświetlać coś, czego nie widać, i to są właśnie te pewne triki, a w zasadzie jeden z nieskończonej ilości trików, które teraz wam przekazuję, podaję jako taką ciekawostkę, jak to wygląda w optymalizacji gier. W tym momencie mocno zainteresował mnie temat tej technologii, dlatego poprosiłem Jakuba, by nieco więcej o niej opowiedział. Posłuchajcie więc, na jakiej zasadzie działa technika Occlusion Culling. Jest to taka opcja, w której powiedzmy mamy przed sobą fragment jakiegoś tam muru, ściany i za tą ścianą stoi jakaś beczka.
Nie, my nie widzimy jej, ale wiemy, że ona tam jest za tym. I właśnie chodzi o to, że ta beczka nie będzie się wyświetlała za tą ścianą w tle, dopóki my jej nie zobaczymy, nie wyjdziemy za tą ścianę. Czyli będąc za ścianą, my jej nie widzimy, komputer też tego nie wyświetla. Wychodzimy za ścianę, my ją widzimy, komputer wyświetla. Tak, na tej zasadzie to działa. Koniec pytanie wprawdzie niezwiązane ze Stalkerem, ale nawiązujące do tematu świetnie wyglądających materiałów promocyjnych. The Day Before. Faktyczny gameplay czy ściema? Tak może wyglądać ta gra. No, to jest bardzo, bardzo takie, myślę, ciekawe i nurtujące pytanie wszystkich. Patrząc na to, jak niewielki jest ten zespół twórców i jakie mają niewielkie doświadczenia, w zasadzie bardziej doświadczenie w grach mobilnych, które są zupełnie trochę innym rynkiem i potrzebują też innych specjalistów, niekoniecznie mniej doświadczonych, ale no innych, no na pewno może mniej doświadczonych pod względem takim techniczno-graficznym, bo to też inaczej wygląda tutaj. The Day Before widzimy zupełnie next-genową, super zajebistą grę, która no nie odstaje tutaj graficznie od takiego The Last of Us 2 i tego typu tytułów, więc no powiem szczerze, że na to, co oni pokazali, bo to wiadomo, jak już wcześniej rozmawialiśmy, grafika grafiką, ale też tutaj te wszystkie animacje, jakby też fizyka poruszania się tych pojazdów, które są naprawdę też fajnie zrobione, jakieś tam układające się błoto, to wszystko, jak w jakimś Mudrunnerze, no to myślę, że tu jest sporo różnych dość takich ciężkich mechanik włożonych do tej gry, nie tylko wizualnych, ale też właśnie fizycznych, animacji i tak dalej, co sprawia wrażenie, że no to jest tytuł, który powinien być wykonany przez naprawdę duży i doświadczony zespół, taki jak właśnie Naughty Dog od The Last of Us 2. No chyba słyszycie po moim głosie, że ciężko. Wydaje mi się, że nie, że chyba nie do końca, że to jest jednak gdzieś tam może być jakaś taka ściema, no chyba, że po prostu zatrudnili nagle około tam, nie wiem, 200 czy nawet więcej osób i po prostu ich posadzili, zaczynają wszyscy robić taką grę, ale to też tak nie do końca wygląda, bo są różni ludzie i generalnie no trzeba zespoły ze sobą zgrywać. To nie jest tak, że sobie zatrudnisz jednego dnia, na drugiego usiądziesz i zaczniesz już tworzyć taką grę. No to wszystko to jest, każdy tytuł to jest moim zdaniem oddzielne doświadczenie. To nawet można, wiesz, w game devie przepracować dekadę, a przyjdzie jakiś tytuł, z którego nigdy nie tworzyłeś i już masz jakieś tam doświadczenie w tym zupełnie inne, no nie? Więc też taki zespół by musiał się dobrze rozkręcić, żeby zrobić po prostu coś takiego. Więc no cóż, wydaje mi się, że chyba to będzie trochę taka ściema. Ale zobaczymy, przekonamy się. No, nie chcę tutaj źle wróżyć. No, z drugiej strony miejmy nadzieję, może się okaże, że to będzie super hit i wszystkim się będzie fajnie w to grało. Podsumowując, to mam nadzieję, że materiał tego typu Wam się podobał i dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć podobny, lecz lepiej zrealizowany odcinek z lepszym audio szczególnie. Nawiązując do gry Stalker 2, to mam nadzieję, że tym razem Siergiejowi uda się doprowadzić projekt do końca, a o tym, że faktycznie tak może się stać, świadczy dodatkowo fakt, iż studio współpracuje z firmą Microsoft, co na pewno nie jest bez znaczenia. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie Jakubowi za to, że poświęcił swój czas na tę rozmowę, a Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!